Muzeum Miasta Łodzi włącza się w cykl wydarzeń poświęconych Janowi Kowalewskiemu. Pamiętając, że rok 2020 uchwałą Senatu Rzeczpospolitej Polskiej został ogłoszony rokiem Jana Kowalewskiego. Także Sejm uhonorował Kowalewskiego okolicznościową uchwałą. Szczególną okazją dla przypomnienia tej postaci stała się okrągła rocznica stulecia Bitwy Warszawskiej. Jan Kowalewski odegrał wiodącą rolę w złamaniu i odcyfrowaniu wielu sowieckich szyfrów w krytycznym momencie wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku. Miało to szczególne znaczenie dla przeciwdziałania wobec ofensywy sowieckiej na Warszawę i pozwoliło podjąć polskiemu dowództwu decyzję o obronie i rozpoczęciu kontrofensywy. Dzięki Janowi Kowalewskiemu podjęto szereg istotnych strategicznych decyzji, które zadecydowały o polskim zwycięstwie w Bitwie Warszawskiej. W miesiącu rocznicy Bitwy Warszawskiej zapraszamy na wirtualny spacer łódzkimi śladami Jana Kowalewskiego. Znajdujemy się na podwórku kamienicy przy ulicy Piotrkowskiej 132. To zabytkowa kamienica wybudowana w 1861 roku. To właśnie tutaj dzieciństwo i wczesne lata młodości spędził Jan Kowalewski. Urodził się w październiku 1892 roku. Na przełomie XIX i XX wieku kamienica należała do braci Grawe. Właściciele Jose i Mendel przebudowali budynek w 1895 roku, dodając pierwsze piętro. W znaczący sposób wpłynęło to na funkcję i wygląd kamienicy. Na pierwszym piętrze wynajmowane były mieszkania, natomiast w części parterowej znajdowały się punkty usługowe i handlowe. Między innymi mieściły się tutaj skład fortepianów, apteka, skład bawełny czy pracownia gorsetów damskich. To właśnie tutaj, w kamienicy przy ulicy Piotrkowskiej 132, swoją pracownię, magazyn Mód, miała Józefa Kowalewska. Swoją pracownię miała również przy ulicy Piotrkowskiej 26. Był to bardzo znany zakład wśród łodzianek, często reklamowany w łódzkiej prasie i w łódzkich wydawnictwach. Przed wybuchem II wojny światowej, przed 1939 roku, kamienica należała do Cecylii Szafrańskiej. To właśnie tutaj, w kamienicy, przez długi czas znajdował się zakład grawerski Spirydona i Pawła Bobkowiczów, pracownia bardzo znana i popularna w okresie międzywojennym wśród łodzian. Jan Kowalewski uczęszczał do Szkoły Zgromadzenia Kupców Miasta Łodzi. Szkoła ta powstała w 1898 roku i do 1911 roku miała siedzibę w prywatnej kamienicy Dory i Abrama Rosenstrauchów przy dawnej ulicy Dzielnej 41, dzisiaj ulicy Narutowicza. Po zakończeniu nauki, po zdaniu egzaminu dojrzałości w Łodzi, Jan Kowalewski wyjeżdża do Belgii i tam rozpoczyna studia na Wydziale Chemii Technicznej. Jego wyjazd oczywiście związany jest z chęcią kontynuowania nauki. Był to jeden z wielu przykładów łodzian, którzy musieli wyjechać, kontynuując naukę, do ośrodków akademickich. Łódź do praktycznie 1939 roku nie posiadała szkoły wyższej z prawdziwego zadarzenia. W Lierz studiował chemię na tamtejszym uniwersytecie. Ukończył studia w 1913 roku. Po otrzymaniu półdyplomu odbył praktyki zawodowe jako młodszy inżynier chemik w zakładach chemicznych w Zgierzu, czyli w zakładach, które dzisiaj kojarzymy jako Boruta Zgierz. Był to w okresie szczególnie PRL-u największe zakłady chemiczne w Polsce, założone już w 1894 roku przez Jana Sianiechowskiego i Ignaczego Hordliczkę. Początkowo mieściły się w centrum miasta przy dzisiejszej ulicy Dąbrowskiego. W pierwszej dekadzie XX wieku właściciele zakładów kupili nieużytki przy dzisiejszej ulicy Struga i tam powstały zakłady chemiczne. W momencie odbywania studiów, praktyki zawodowej, Jan zatrudniały one około 150
osób. Same zakłady rozwijały się także w okresie po 1918 roku, a szczególnie po 1945. Nasz wirtualny spacer łódzkimi śladami Jana Kowalewskiego kończymy na starym cmentarzu przy ulicy Ogrodowej. Ta najstarsza łódzka nekropolia posiada wyjątkowe walory historyczno-zabytkowe. Odzwierciedlają one historię miasta w różnych okresach jego dziejów. Szczególnym miejscem związanym z historią walk niepodległościowych jest kwatera trzecia, znajdująca się na katolickiej części trójwyznaniowej nekropolii. Jest to miejsce spoczynku i pamięci żołnierzy walczących w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku. W obronie zagrożonej ojczyzny w tej wojnie wzięło udział wielu łodzian. Niektórzy z nich, tak jak Jan Kowalewski, zasłużyli na miano bohaterów. Postać Pogonowskiego, dowódcy batalionu 28 Pułku Strzelców Kaniowskich, stała się jednym z symboli Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Przyczynił się do tego generał Lucjan Żeligowski, który podkreślił znaczenie nocnego natarcia z 14 na 15 sierpnia, prowadzonego przez Pogonowskiego jako jeden z przełomowych momentów całej bitwy. Rolę, jaką odegrał Pogonowski i sławę bohatera, utrwaliła jego śmierć na polu walki. Pomnik upamiętniający bohatera otrzymał wyjątkową formę. Ozdobiła go odlana w brązie postać husarza z charakterystycznymi skrzydłami, przywołująca na myśl okres wielkiej chwały polskiego oręża. Uosabia ona waleczność, odwagę i męstwo, co zadecydowało o zwycięstwie Polski i Polaków w Bitwie Warszawskiej.